Hej, tu absolutna Ewelina i w przerwie od wykładów postaram się nagrać pierwszą część tego odcinka. Po angielsku już powinno być na kanale, kiedy to oglądacie, więc no, zaczynamy. Nawet przeczytam podsumowanie. Czy nie przeczytam, ale włączę. 5 dni przygotowania do walki z Lensem. No i zaczynamy. Czułam nadzieję. Wygramy to. Ale za jaką cenę? Ilu z nas zginie? Poczekajcie. Adrenalina. Wszystko mi się chyba nagrywa. Tak. Już mówiłaś, poczekajcie. Co ja mam déjà vu? Lens. Nadciąga. To już ostatni odcinek, czujecie to? No, jeżeli coś się źle ustawiło, choć sprawdzałam i niby było dobrze, to najwyżej mnie nie będziecie słyszeć. No i trudno się mówi. Z gracją i determinacją. Ładnie to brzmi. Tak, Zaldarie. Że nie mieszka z nami na wodzie w najbardziej kluczowych momentach. Ogór. WPR? Co? Nie pamiętam zasad. Nie słyszałam o czymś takim. Przygotowana? Zadajna. Halo, nie wyświetlamy się. Niby nie zakończyłam, ale wydaje się, że z trudem nie uniknąć jego etapu. Jestem tak szybka, nie ma czasu odeprzeć moich ataków. Trzeba uprzątać.
Nie, 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 nie będziemy zabijać ludzi. Szanujmy się. Nie, no, szanujmy się. Mam trochę wolny internet w domu, ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. No i uciekli. Mila wskakuje. Dopiero co sobie powiedzieliśmy, miałam do mamy w sercu. Ale ci pomagam się, który stał za mną. Szkodzimy. Ale to musimy za rękę, to zabić za nim w kierunku skali. Wyczekiwałam się wciąż w swoim uszach, więc było nie do zniesienia. Enawo. Skrzyżowane ręce za... Buzia. Zamknięta buzia. Nie.
głos odleci nam zawsze, gdy których śmierć żyć na naszych ziemiach, spotka go ten sam los. Nie skrzywdzisz już moich przyjaciół. Straciłeś swoją moc. Banshees. Czemu jest S? Olimpijska forma. Za tobą Banshee. Skrzyżowane ręce zamknięte. Duże. Twój niech twój głos odleci na zawsze. I ja tu na przykład nie widzę czym się różnią te cztery. Mam pierwszy. Tu jest się, czyli nie to. Oto. Nice, udało się. Felisy, Alicam, Pyczystoki, Darfajera.
przybyły walkirie na latających rumakach. Powinna być z tym ilustracja, by było piękne. Jak on już przekonał tych ludzi, odbijących, bliskich. Chcemy tracić czasu, idziemy do lasu. O! Chciała być walkirią. Oczywiście, jeśli przeżyjemy. I mi został Leiftan. To jest ostatni odcinek, ale ja nadal nie wiem, jak się poruszać po tym lesie. Przybyliśmy zbyt późno. Co za horror. Serce zaczęło mi szybciej bić. Chodźmy stąd. Tak. Potem I'm Herbier. Zapomniałam sprawdzić. O, zróbmy przychód. Okej. Myślałam, że to mi się przywadzi. A jedno. I może nagrywam sobie.
sobie tam na myśli. Jak to tylko trzeba rytuał, jaki rytuał? Musimy iść do serca lasu. Co się dzieje? Dobrze. Jestem gotowa. Rozgorączkowana, ale zdeterminowana. Początek bitwy. Zaczynamy. Będziecie się śmiać, ale znowu zapomniałam reguły. Dobra, jestem gotowa. Las się zmienił. Na to błyskawica o niebieskiej poświęci na środku równiny. Ach! Jej plecy kamery się paliły. Zobaczyłam smoka plującego niebieskimi płomieniami. Od razu zrozumiałam, że był Lens. Byłam wściekła. Chciałam za nim pobiec, ale nie wiedziałam jak. Od kamery jak krzyczy. Dobra, zabieramy ją. Nas zamknął za nami stoliczny. Walkiry już nie mają na razie wyjść. Lens na mnie czekał, przy wejściu do lasu. Myślę, że to ja, moi towarzysze. Trzeba było walczyć. To była ciężka walka. Chęć uratowania kamery dodała nam siły. Chaos, dźwięk metalu, krzyki.
Prawie jesteśmy na miejscu. Jako drakońska sylwetka. To brzmi ciekawie. Oj, smoku, smoku. Ale ten się podkrył do mnie. Coś jest nie tak. Można by rzec, że wróg wstrzymuje swoje siły. Bądźmy czujni. I mieliśmy rację. Lęk wypuścił potok niebieskiego płomienia. Utworzył wokół nas krąg. Sługus Jensa zajął miejsce wokół kręgu ognia, szydząc i śmiejąc się z nas. Wylądował i wrócił do swojej ludzkiej postaci. Poszedł do ognistego ogrodzenia i patrzył na nas z pogardą. Czas zdawał się stać w miejscu. Pozostali nawet nie próbujecie się zbliżyć, albo skończycie jako garstka grochu. Falkinie, daje ci ostatnią szansę, abyś do mnie dołączył. Oszalałeś, nie mam zamiaru podążyć do swoim szaleństwem. A więc gin. Co zrobiłeś? Ha, banda nieudaczników. Len wrócił do smoczej postaci, wniósł w powietrze. Azarel wpadł na Valkyrię i zaczął się odprawiać. Azarel? Wszystko w porządku? Ranny w klatkę piersiową, krew na sączonej pobieżnej kamizelce. Dobre pytanie, co tu zrobić teraz? Jako WS trzeba było powiedzieć, żeby się nie ruszał, ale... Ponoć potrzebne są różne odpowiedzi w zależności od tego, czy jesteśmy WS-em, czy nie jesteśmy. No chyba to powinno być to. Ewa nie był bliski utraty świadomości. Byłam kompletnie sparaliżowana. Bliski utraci świadomość. A jednak złapałam go za rękę, drżał. Nic mi nie jest. Nic nie ma w tym. Nic nie ma. Obiecuję ci, że wszystko będzie dobrze. Trzeba natychmiast zabrać go do przychodni.
Zaraz zemdleję, ale jeżeli wyjdę z tego, to się obudzę. Chętnie skosztowałbym podwójną porcję miodu i kilka ciasteczek. Oczy pioruny? Oczy kolor pioruna to znaczy jakie białe? Co się stało? Może wszyscy zginiemy? Coś tam jest. Na końcu. Tłumaczyli z angielskiego, nie z francuskiego? Chociaż nie wiem, jaka jest liczba mnoga w francuskim.
Na pewno nie jest i nie jest. No, będzie dobrze, będzie dobrze. Drzewo Kamerii zostało całkowicie spalone. Ma się dobrze. Co? Ale myślę, że ich drzewo umiera, to one też. No tak, ale wśród porchów i drzewa znaleźliśmy pęd. Sadzonkę. Pęd? Jak to? Mówię ci, nie wiem jak to wytłumaczyć, ale życie dało jej drugą szansę, to jest najważniejsze. Co za ulgę. Nic mi nie mów, mamy już wiele ofiar w naszych szeregach. Nie wiem, czy zniosłbym dodanie dwóch kolejnych. Przepraszam, że cię wypraszam, Alesio. Okej. Dalej żyje, no niestety. Idź się modlić. Powodzenia. Co? Nic. Powiedzmy, że chciałabym, abyś bardziej wsparła mnie w tej kwestii. Co takiego powiedziałam? Walkę piętrową jak smutna dusza między murami kwatery głównej. Hej, Walkion, co? Został ranny przeze mnie. To nie twoja wina. Ezrael dokonał tego wyboru. Nie mogłeś go powstrzymać. Mógł zginąć. Nie byłem w stanie zmierzyć się z moim bratem. To moja wina. Falkion! Odwrócił się. W jego spojrzeniu był smutek. To łamało mi serce. Olejtan, co robisz? Przemieszczę ciała. Zapytaj go, dlaczego to robi. Liftan, co robisz? Nie powinnaś tutaj zostawać. Proszę, nie chcę, żebyś to widziała. Idź stąd. O, okej. Okay. Nebra był blady. Czy wszystko gra? Tak, skąd to pytanie? Jesteś bardzo blady. Ach, tak. To z twojego niedoboru krwi. Wiesz o tym? Nico albo Eveline wspominały o tym jakiś czas temu. Rozumiem. Spożywam krwi niż wcześniej. Chcesz trochę? Nie waj się, to mnie nie przeszkadza. W takim razie jedynie w wyjątkowym przypadku. Zgoda. Jesteś pewien, Karol?
Fotele? To tu są fotele? Od kiedy tu są fotele? Jak to fotele? Jakie fotele? Co się dzieje? Lens złożył nam propozycję. Jaką? Zgadza się, by wszystkie Tveris, które tego pragną, przeniosły się na ziemię. A gdzie podstęp? Właśnie tego zamierzam. Właśnie do tego zmierzam. Zamiast chcę Leiftana. Leiftan? Dlaczego on chce mieć Leiftana? Nienawidzi go, chce go zabić. Ale ja jestem z nim połączona. Jeśli oddamy, to ja też umrę. Nienawidzi go. Miko, co zdecydowałaś? Jeszcze nie wiem. A tak w ogóle to dlaczego naprawdę nie opuścicie ziemi? To zasadzka. Jesteś bardzo pewny siebie. Według moich szpiegów ma kilka skrzynek tego rozmiaru. Mimo to za każdym razem, gdy ktoś z nas mu zaufał, to obracał się przeciwko nam. Wziął Guardian za zakładniczkę, zrzucił ją z klifu. No, zrzucił mnie z klifu, a nie. To na pewno pułapka. Ale odwrócimy jego ofertę. Portal, do którego moglibyśmy się dostać, jest na dnie wody w więzieniu. Otwarcie portalu zajmuje sporo czasu. Mimo wszystko. Jeśli chcemy otworzyć portale, będziemy musieli spełnić jego prośbę. Nie możemy go poświęcić. No i nie umrę. 50 na 50% szans to jest 100 na 100. Dobrze, no to idziemy. Kolejna pułapka. Bardzo możliwe. Ale możemy uratować tylu ludzi.
oczywiście, że musimy odesłać tego drania. On na to zasługuje. Chcesz się do tego zniżyć? Co ze współczuciem? Co z tolerancją? Co z ratowaniem świata? On nie... Jesteś szarym, starym, zgorzkniałym bakrahelem. Tak jak osłon. Chociaż to jest niby koza, ale właśnie. Nie zmieniłem zdania. Myślę, że to pułapka. Gdyby dotyczyło to tylko jego, oddałbym go, ale... No powiem ci prawdę, no. Ty nic nie wiesz. Moje życie i jego są powiązane. Jeśli on umrze, to ja też. Jak to możliwe? Oddał mi część swojego życia. Od tego czasu zauważyliśmy, że kiedy on źle się czuje, to ja też. Ale nic nie zostało udowodnione. Nie miałam jeszcze czasu przeprowadzić niezbędnych badań. To dlaczego o tym w ogóle rozmawiamy? Nie będziemy ryzykować, nie poświęcimy cię, kropka. Bardzo proste. Postradaliście zmysły, czy co? Ta sytuacja jest naprawdę skomplikowana. Co tu się dzieje? Podzielony. Mieć wszystkie karty w ręku, zanim się określę. Oddawać Leiftana. Leiftan ciężko pracuje, żeby odkupić swoje winy. A. Chowa ciała. Leif popełnić dużo błędów, ale chcieć je naprawić. Nie musieć wybaczać, iść do przodu. Lech chce stać się lepszy. Współczucie być znakiem mądrości.
poznać twoje zdanie na temat Lensa i jego szantażu. Odwrócił wzrok. Nie wiem, co pomyśleć. Musisz mieć jakieś zdanie, przecież nienawidzisz Lyfta, naprawdę? To prawda, ale staram się odłożyć na bok moje osobiste uczucie. To bardzo szlachetne, Karol. Muszę przyznać, że między życiem jednego mordercy, a życiem setek niewinnych osób, moralność nakazuje mi wybrać niewinnych, ale nie mogę wydać tego wyroku. Ja też nie wiem, nie wiem. Myślałam, że spotkałam wszystkich. Chciałam wiedzieć, co sądzisz o sytuacji z Lejtanem. Nie wiem, mamy szansę uratować niewinnych, ale z drugiej strony to jest egoistyczne. Nie jestem pewna, czy jestem gotowa poświęcić swoje życie dla tego świata. Myślisz, że inni mieliby mi za zło, gdybym wybrała, że chcę żyć? Rozumiem twój punkt widzenia. Jak Lejta mógł ją zabić? Mógł zrobić cokolwiek, ale zabił ją. Feniks powinien mnie poświęcić. Rozumiecie? Słyszałaś nas? Tak, słyszałam. Nie chciałam was szpiegować, ale... Może ja też umrę. Czy jestem naprawdę aż tak ważna dla tego świata? Proszę, nie mów tak. Nie wiem, czy powinna być częścią tego równania. Pójdziemy porozmawiać z Lejtanem. I tutaj przerwa na reklamy, gdyż tak. Widzimy się w następnym odcinku, tylko może, nie wiem, jeszcze pokażę ilustrację, którą zdobyłam. A potem... Zaraz jak się patrzy.
tak, na tym skończymy. Postaram się jak najszybciej to przesłać wszystko, chociaż internet jest powolny. Jeszcze mam wykład dzisiaj, więc...